po konkursie finałowym 26,68. Już za chwilę Stany Bojce M, którego zaprezentuje członkinie SKJ Golden Dream Łódź, pani Aleksandra Schulz. Stany Bojce, konie szlachetne, pół krwi, synogiewa, czuwaj od matki po Aaron. Aleksandra Schulz with Sunny Boy, CM. Aleksandra, you also had some difficulties with the flying changes. From four flying changes, three were not okay, and the last one with a little bit tension. So, when you are in the saluting and start and coming in front of us, then we see in the right forehand this way, not straight. Huh? That is not so nice, because then the right point always has to do a little bit longer way than the other one. So, but that is a mistake very, very difficult to avoid. He is born with this. And it doesn't matter in the competition. But for a young horse, when we see it, we must criticize it a little bit. So. The trot, especially in the extended trot, it was good. Enough impulsion, it was very, very active from behind, enough ground cover, a very good extended trot connected. There were enough elasticity, but in the technical lessons, like shoulder in and half pass, you must do more. So shoulder in on three lines,
The half past was a bit more bent. That is, that it is not looking so straight with bent and forehand at first, not hind legs. Good. Then the walk periods also, well done. From our point of view, and we were asking our colleagues at E, it was small enough what you did. So the technical lessons were rather well done. So for the canter, 7.5, I said, all the time uphill and you know, with a nice ground cover. As the walk, 7.8. The rideability, 6.8, because of some mistakes in the flying changes. Unfortunately, it's a big pity. Then the perspective, 7.5. But we are thinking this is a good dressage horse. When you train him on a higher level and improve the flying changes, everything looks better. Thank you. Podczas prezentacji wołacha Sunny Boy również widzieliśmy pewne trudności w wykonaniu lotnych zmian nogi. Spośród czterech lotnych zmian, trzy miały błędy, a ostatnia była zaprezentowana z pewnym usztywnieniem. Kiedy koń jechał po linii środkowej w naszym kierunku, widzieliśmy również, że prawą przednią nogą ten koń bilarduje, co nie jest dobre, ponieważ ta noga zawsze musi wykonać większy krok do zrobienia, ale jest to trudno skorygować. Koń urodził się z taką trudnością. Natomiast kłus, szczególnie kłus wyciągnięty, był bardzo dobrze pokazany z odpowiednią aktywnością, z dobrą motoryką zadu, z dobrym kryciem terenu. Również kłus zebrany, prawidłowo wykonany, wystarczająca elastyczność. Problemy pojawiły się w lekcjach technicznych, takich jak łopatka do wewnątrz i ciąg. Tutaj chcielibyśmy, aby łopatka do wewnątrz wykonywana była na trzech liniach. Chcielibyśmy widzieć więcej zgięcia w ciągach, jak również to, że prowadzą przednie nogi, a nie zad. Ocena za kłus 7.6. Step prawidłowo pokazany, również prawidłowo pokazane były półpiruety, które jak konsultowaliśmy z kolegami w literze F, były wystarczająco małe. Ocena za step 7.8. Ocena za galop, który był pokazany pod górę z dobrym kryciem terenu, 7.5. Ze względu na trudności, które już wypunktowałam, problemy w lotnych zmianach nogi, pewne trudności w wykonaniu ćwiczeń, ciąg i łopatkę do wewnątrz, ocena 6.8 za podporządkowanie. Ocena za perspektywę, ponieważ uważam, że jest to dobry koń ujeżdżeniowy, należy poprawić szczególnie te lotne zmiany nogi, 7.5. Dziękujemy za prezentację. Wynik końcowy w konkursie finałowym 7.44. Wynik po konkursie finałowym 22.20. A już za chwilę ostatni koń z grupy koni sześcioletnich będzie to konkurs.